Witaj w kolejnym dniu wyzwania. Dzisiaj będziemy eksperymentować ze zdobieniem. Na początku nakładamy kolor podkładowy w dwóch warstwach i każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund. Następnie nakładamy top matowy. Teraz sięgamy po długi cienki pędzelek oraz biały pędzel. Zaczynamy rysować nasze gałązki wraz z liśćmi, ale ich nie utwardzamy. Technika jest taka sama jak w poprzednich dniach wyzwania, natomiast będziemy teraz eksperymentować. Po zrobieniu całego zdobienia, czyli obu gałęzi razem z listkami, przechodzimy do posypu. Tak dobrze usłyszałaś, będziemy posypywać nasze zdobienie jeszcze przed utwardzeniem. W tym celu sięgamy po efekt syrenki z indigo. Posypujemy w miarę możliwości równomiernie całe zdobienie z jednej i z drugiej strony tak, aby syrenka była w całym paint żelu. Cały ten efekt utwardzamy przez minutkę, odpylamy i nasze zdobienie jest gotowe. Koniecznie daj znać jak ci się podoba.